statku z w ogóle samym sobie absurdalnym pomysłem, to bym się troszkę zdenerwował. Gdzie nie chcę tracić waszego czasu. Teraz ja tak pływam i tylko gadam bez sensu. No cóż. Nie no, centralnie, ja nic nie widzę tutaj. Tutaj no, za każdym razem w tym samym dziurę się patrzę. To jest jakiś dobry kurde kamuflaż. Bo to są jakieś sekrety, nie? 6. Dobra, wiecie co? Zobaczę w solucji, no sorry, ale... Ale chyba nie mam wyjścia. Nie no... Ni chuja. Dobra. Zaraz sprawdzę co chodzi i wracam do was. Okej, witam was wszystkich bardzo serdecznie po cięciu. Jest ogólnie dzień następny. I wczoraj sprawdziłem co trzeba zrobić. I okazało się ogólnie, że popłynąłem w, no, w złe miejsce, krótko mówiąc. I żeby was tutaj od razu poinformować, mam ze sobą lampkę winka w butelce. Także jest to częściowy, tak jakby, trunk play. Mam nadzieję, że wyjdzie mi fajnie. I teraz słuchajcie, tak jak tutaj wpłynąłem, to okazuje się, że ja pominąłem jakieś wielkie takie jakieś wgłębienie gdzieś tam w tym morzu. I nie sprawdzałem dalej, ale być może jest to związane z tym, dlaczego ja nie mogę tych drzwi otworzyć. Tak więc, no zobaczymy. Tam był jakiś labirynt, ale dalej nie patrzyłem, żeby nadal było to na ślepo. I to było gdzieś bardzo blisko miejsca, w którym, że tak powiem, Lara była zrespawnowana, czy jak to tam się mówi. To było ukryte w takiej wielkiej skale. W sumie powinienem to zauważyć, ale... Ale jak to Jakub Krajnik? O właśnie, o tutaj, no. I to jest tak kolorowo, w ogóle fajnie i powiem wam, że jak to wczoraj zobaczyłem na filmiku, to wiem, pierdolę nie nagrywał, a mówię, tyle fajnych rzeczy nagadałem i ma to wszystko pójść do kosza, stwierdziłem, nie, dzisiaj wróciłem z pracy i się za to zabrałem. Także obiecuję, że dzisiaj na pewno odcinek się pojawi. Dzisiaj jest ogólnie nawet, powiem wam, fajna pogoda. Jest w miarę ciepło, ale najgorszą rzeczą w tym... Podobne miejsce, żeśmy zwiedzili. Najgorszą rzeczą w tym całym roku już wiem dlaczego. Bo tutaj było zamknięte. Jest to, ja tak uważam, że... Nie wiem jak w Polsce, ja słyszałem tak mniej więcej opisy, że w Polsce jest naprawdę bardzo ciepło, cały czas lato. Kurwa, wyszliśmy z wody, pierdolę, nie wierzę. Zajebiście. Jak Lara strzela? Z zwykłymi pistoletami. Jezus, jak cudownie. W Polsce jest podobno mega gorąco, natomiast w Wielkiej Brytanii, muszę to naprawdę powiedzieć, ale... Aha, jakiś inny klucz. No dobra, przynajmniej wiem, że można wyjść na ląd. Nie ma lata. To jest połączenie wiosny z jesienią i jest to tak irytujące, naprawdę. Jeszcze nigdy w życiu nie sądziłem, że... W moim ulubionym miesiącu, bo stwierdziłem, dobra, czerwiec, okej, może jest jakiś taki rozchwiany emocjonalnie, ale lipiec? Po prostu nie ma w tym roku lata i to jest straszne jak dla mnie. No. Idziemy teraz, mamy płynąć. Bo tutaj się nie zmieścimy. W ogóle dzisiaj... Strasznie mi chodzi po głowie piosenka zespołu Manam. Myślę, że możecie go znać. Luciola. Przypomniała mi się o tej piosence, bo ogólnie jej nie znałem, ale Łukasz mi ją pokazał, którego pozdrawiam, który na pewno tego oczywiście nie ogląda, bo po co? Ale kiedyś mi włączył tę piosenkę, strasznie mi się podobała i potem o niej zapomniałem. Także... Taka dosyć smutna. Powiem wam, że od czasu... Kiedy... A może tutaj trzeba wpłynąć, nie? Od czasu, kiedy tak przerwałem nagrywanie, ogólnie moje
muzyczne upodobania bardzo dużej zmianie uległy, powiem wam. Na dobrą stronę, bo coraz więcej muzyki, wezmę sobie łyczka wina, wasze zdrówko. Moje upodobania do muzyki naprawdę o wiele bardziej się rozwinęły. Piję Cabernet Sauvignon 2014. Chujstwo z Lidla za 4 funty, ale może być. Nie jestem jakimś koneserem. Chociaż chciałbym być. No, i praktycznie słucham wszystkiego, co jest naprawdę warte, bo nie zmieniły się moje kryteria. Więc co, może jest kilka tych dziur po prostu. Nie zmieniły się moje kryteria co do tego, że tekst musi być fajny. I no muzyka, w sensie melodia. Nie lubię bardzo prostej melodii, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Oczywiście, no, uwielbiam kochać Lady Gagi, która, no, nie za bardzo popisuje się, bym powiedział. Nie, dobra, oryginalną muzykę ma, to na pewno, ale wiecie, muzyka pop ma swoje ograniczenia, nie? Ale pomimo tego, chociażby jej głos naprawdę bardzo, bardzo dużo robi i ona naprawdę nie używa tych żadnych autotunów i tak dalej, chociaż bardzo wiele osób myśli. Obejrzyjcie sobie jej koncerty i tak dalej, ona ma naprawdę bardzo fajny głos. Tak więc Jakub ewoluował w sferze muzycznej, no zresztą nie tylko w tej. W bardzo wielu sferach. Kolejne naboje. Powiem wam, że jedną z takich ciekawszych rzeczy, oprócz tego co wam wcześniej mówiłem, w kwestii dorastania, co jest fajne, to że o ile człowiek rozwija się prawidłowo, oprócz tego, że gorzknieje, czego w sumie nie chce, to zauważa się, że człowiek staje się lepszy. W sensie gdzie mi to prowadzi? W sensie człowiek rozwija się i na przykład jak patrzę na jakieś swoje akcje, czy swoje zachowania, czy może nie styl wypowiedzi, bo myślę, że on jakiejś bardzo wielkiej zmianie nie uległ, ale postrzeganie świata, dobór ludzi, z którymi się spotykam i w ogóle wszystko, myślę, że te cechy na pewno zostały u mnie ulepszone. Częściowo przypadkowo, częściowo sam pewne cechy chciałem sobie zmienić, bo na pewno jedną z moich największych wad zawsze, ale to zawsze i było mi to wiele razy wypominane przez moich znajomych, przyjaciół i etc., etc., to moja wybuchowość, czyli bym powiedział taki choleryzm. I powiem wam, że od roku już, no co prawda było to, wynikło to właściwie z zakończeniem pewnej znajomości. Zdecydowanie cała ta moja niepotrzebna złość jakaś taka we mnie po prostu zaczęła częściowo znikać. Powiem wam, że o wiele częściej, co uważam za dobre, o wiele częściej niż się wkurzam, ja się smucę pewnymi sytuacjami, nad którymi nie mam kontroli, bo ja na przykład naprawdę bardzo w życiu potrzebuję poczucia kontroli nad swoim własnym życiem. Kurwa, gdzie jest ta... Gdzie jest to coś? Wpływam w kółko. I to mi daje takie bezpieczeństwo, wiecie, że... No bo... Nie wiem aktualnie, w jakim wieku osoby mnie tutaj oglądają, ale... W momencie, gdy tak naprawdę jest się odpowiedzialnym za samego siebie, to wszystko się postrzega inaczej. Ja tak przynajmniej mam. A może tutaj? Nawet nie jest, słuchajcie, kwestia pieniędzy, bo będąc z wami szczery, tak? Jest tysiące, nawet jeżeli nie ma się kasy, to jest tyle sposobów, żeby stać się bogatym. Tyle sposobów, żeby może nawet nie tyle stać się bogatym, ale za tak na dobrą sprawę nic, zdobyć kasę, żeby się fajnie utrzymywać i tak dalej, łatwizną i tak dalej, i tak dalej. Ja na szczęście myślę, że... Czekajcie, bo to jest labirynt, nie chciałbym się zgubić. Ja myślę na przykład, że
że ja chyba jeszcze nie poszedłem na żadną łatwiznę, ale wracając do tematu, jestem dumny z tego, że coś udało mi się osiągnąć, ale jest bardzo wiele sytuacji, które po prostu doprowadzają mnie do takiego, wiecie, smutku po prostu wewnętrznego, bo nie mam kontroli właśnie nad tym życiem. To jest właśnie to, o czym mówię. I myślę, że każdy, kto jest na pewno starszy, bądź w moim wieku, a zaczął w cudzysłowie, no bo nie mogę powiedzieć do końca, że mam całkowicie dorosłe życie, bo gdyby nie garstka moich przyjaciół, to nie wiem, jakby się to moje marne życie potoczyło, ale ważne jest to, żeby mieć tę pewność, nad czym się stoi, bo czy to jest kwestia uczuciowa, czy to jest kwestia finansowa, cokolwiek. I nie oszukujmy się, ale jeżeli ktoś mówi, że pieniądze w życiu nie są ważne, to ja się tutaj... Kurwa mać, co to jest? Nie, jestem flara, się boję, bo tutaj są dźwignie i teraz trzeba myśleć. A jak ukrainik, wiecie, jak ma z myśleniem. Najgorsze jest to, że chce mi się siku w dodatku. Dobra, słuchajcie, zapiszę, zrobię siku i zaraz do was wracam. Okej, jestem z powrotem po kolejnym łyczku. I tak w sumie, będąc w kiberku, a to w sumie chwilę potrwało, stwierdziłem, że jeżeli tutaj są dwa odwrócone, tutaj są dwa odwrócone i w sumie one są, teraz dopiero zauważyłem, dwa różne rodzaje, to może trzeba zrobić na przemian, na przykład jeden, co to jest, pies, słoń, nie wiem, smok po lewej. No, a to się nie da? Czy wy tyfy, nie da się dźwigni ruszyć? Dziwne. Niby dlaczego? Ej, wy tyfy. Ej, ja się nie zgadzam, kurwa. To co tutaj, przepraszam, czego trzeba. W ogóle, przepraszam, ale zorientowałem się wczoraj, zapomniałem wam o tym powiedzieć ogólnie na początku. Już mi się kurwa mowa tutaj myli. Sorry. Kwestia wina, bo już wcześniej pół butelki obaliłem. To jest tak jakby trzecia część tej serii, w sensie ta seria nazywa się Salvation. I ja zabrałem się od trzeciej części, ale dlaczego to się kurwa nie da? Czy co, spróbuję z odległości, ale to by było bardzo dziwne. Nie, no szkurde. Ej, ja będę smutny. Naprawdę. Widzicie, nie mówię tak jakbyś, ale się wkurwię, ale wkurwię. Ja będę smutny. I też mam nadzieję, że swoją pseudo, w cudzysłowie, dorosłością przyciągnę inną rzeszę widzów. Nie to, że kiedykolwiek miałem złych widzów, ale bardzo też by mi zależało na bardziej dorosłej części widzów. Gdyż takie osoby całkowicie inaczej komentują. Jeżeli oglądacie mnie osoby poniżej 18 roku życia, poniżej 16, 15, 10, proszę bardzo. O ile nie przeszkadza wam mój wulgarny komentarz i czasem bardzo seksualne podteksty, to spoko, ale jednak no. Im starszy się staje, tym bardziej wolę towarzystwo osób w moim wieku. Czyli wiecie, o co chodzi, bądź starszy. I też chciałbym wam bardzo polecić, żeby... No dobra, to może zabrzmi bardzo dziwnie, ale bardzo dużo się nauczyłem od osób, które są starsze ode mnie. Dlatego, że no... Nie wiem, większość osób, które poznałem, głównie w pracy, które są starsze ode mnie, bardzo często się dziwiły, że ja mam 20 lat, bo swoją wypowiedzią sugerowałem, że mam więcej i w pewien sposób się trzymały ze mną, czy trzymają. I bardzo dużo się można od takich osób nauczyć. A, tutaj coś jest? Nie, myślałem. I każdemu to polecam. Nie mówię tutaj, wiecie, żeby 20-latka się spotykała z 70-latkiem, wiecie o co chodzi. Mi chodzi tutaj o takie nauczenie się kwestii takich życiowych, jakichś takich
uczenie się, może nie tyle co na... No da się, kurwa.